poinformowałem, głos mnie jakiś poinformował, że tak. Ten this meeting is being recorded. Fajnie. Zgadza się, jak pięknie po angielsku. Bogdan Fremorgan jest naszym gościem. Dzień dobry. Będziemy mówić po polsku. Dzień dobry, witam Cię, witam Was wszystkich, którzy być może oglądacie. Tak. Przede wszystkim, jakbyś się przedstawił, to takie zadanie trochę karkołomne. Pisarz, fotograf, reporter, obserwator życia i ludzi? Wszystko to, ale ostatnio dziadek. I to najważniejsza funkcja. Mhm. Niezwykłą przyjemność. Jest to moja, no, poniekąd taka prywatna, najważniejsza funkcja teraz, ponieważ zajmujemy się wraz z żoną wnuczką 3 razy w tygodniu, żeby pomóc dzieciom. Oczywiście te wszystkie inne odsłony, o których wspomniałeś. Dziennikarz, fotograf, pisarz, animator kultury, kurator, bądź wie co. Oczywiście to wciąż dalej sobie biegnie swoją drogą, ale przychodzi taki moment, kiedy życie ci wrzuca pod taką, wiesz, całoroczną choinkę prezent i musisz się nim zaopiekować. Mhm. Właśnie się stało w moim przypadku 2 lata temu i zapytałeś mnie, więc ci odpowiadam wprost. Dziadek tak. Przede wszystkim. Dziadek anglista. Dobrze. To ja tak trochę najpierw do tej ścieżki literackiej, bo Kruchy większej całości to można powiedzieć taki tekst poświęcony w głównym stopniu, w większym stopniu ojcu, a początek wszystkiego to o mamie, że tak sobie pozwolę. W dużym skrócie. Myślę, że oboje pojawiają się w obu książkach, ale tak, to jest duży, duży skrót. Początek wszystkiego, pierwsza książka, jaką wydałem już kilka lat temu, była owocem kilku rzeczy. To znaczy przede wszystkim owocem pandemii. Faktu, że mieliśmy wszyscy trochę więcej czasu, faktu, że nie mogliśmy fizycznie podróżować, ba, nawet poruszać się w pewnej chwili, nie mogliśmy nawet wyjść do parku. Czy wejść do pomieszczenia publicznego bez maseczki. I wielu z nas, w tym i ja, zaczęliśmy podróżować w głąb siebie. I to jest taka kronika tej podróży podzielona na takie opowieści lapidarne, można powiedzieć, napisane bardzo prostym językiem, opowieści z mojego życia. Wspomniałeś, że głównie o ojcu. Owszem, ojciec jest taką kotwicą w tej książce. Ojciec, ważna postać z mojego dzieciństwa, życia. Ojciec, który nie żyje, ale który wciąż we mnie żyje i żyje bardzo barwnie i bardzo głęboko. Ojciec, który chorował na głęboką taką chorobę depresyjno-maniakalną. Nazywa się to chyba teraz afektywna dwubiegunowa. Ta nazwa się zmienia. Zresztą o tym też piszę w książce, że ta nazwa ulegała na przestrzeni lat pewnej transformacji. Więc nie było to dzieciństwo w zwykłym, tradycyjnym, pod każdym słowa tego znaczeniu domu, bo był to dom obarczony jednak chorobą psychiczną, dom, w którym matka musiała zadbać o nas wszystkich, sklejać. No i my z moim bratem w tym kontekście jakoś próbujący istnieć, ale jako że byłem dzieckiem, jak mały taki zwierzaczek, przyjmowałem to, że tak powiem, na klatę, bardziej czując niż myśląc. I z perspektywy czasu, pisząc już o tym jako bardzo, bardzo dorosły mężczyzna, bo ja zadebiutowałem prozatorsko w wieku 58 bodajże lat, powstała z tego ta książka. Ale to jest książka, która biegnie nieco dalej, znacznie dalej, bo ona porusza też kwestię ojcostwa, mojego ojcostwa, nawet mojego dziadkostwa, które już wtedy nadchodziło. Jakoś ta książka bardzo spontanicznie się zrodziła, chociaż wieloma tymi opowieściami na bieżąco dzieliłem się z moimi obserwatorami na Facebooku, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ wychodzę z takiego założenia, że nie żyjemy w czasach, gdzie pisarz zamyka się w wieży z kości słoniowej na 10 lat, a potem wychodzi z tej wieży i ogłasza światu, że nagle stworzył coś wspaniałego i fantastycznego. Ja jestem dawcą i lubię się z ludźmi dzielić na bieżąco, dlatego te historie się pojawiały. Początek wszystkiego to jest książka poświęcona mojej matce, napisana dosłownie w 3 tygodnie między dniem jej śmierci, a dniem, w którym wraz z bratem włożyliśmy ją do ziemi. Czyli jest to taki strumień świadomości, pożegnanie, elegia pewna. Tren, można powiedzieć, taki bardzo osobisty. Stworzenie pewnego literackiego pomnika ważnemu przecież rytuałowi przejścia, którym jest śmierć bliskiej osoby, a matka, no trudno o bliższą osobę, prawda? Mm-hmm. I tak to powstało. Mm-hmm.
A jeżeli zapytam Cię o wspomnienie takie najtrudniejsze z czasów dzieciństwa, które niekoniecznie było sielskie, anielskie, i to co No, odpowiesz, jeżeli. ta książka, wiesz, no, ta książka jest pełna bardzo trudnych wspomnień, Tak. aczkolwiek one nie przekraczają pewnej granicy. No, zaczyna się ta książka od bardzo, bardzo trudnego, być może jednego z pierwszych wspomnień, które ja jako człowiek posiadam. Ta książka się zaczyna od słowa, może nie od słowa, ale od opisania pewnej sceny, gdzie ja z bratem siedzę w sypialni. Siedzę, nie leżę, zaznaczam, pod kołdrą. Ta kołdra jest takim wigwamem, namiotem i obejmujemy się. Obaj płaczemy. Płaczemy dlatego, że właśnie przed chwilą karetka odwiozła naszego ojca do szpitala w Rybniku, gdzie regularnie lądował co roku, co na 2-3 miesiące nawet czasami. Obok nas, już poza tą kołdrą, siedzi i nerwowo papierosa za papierosem pali nasza matka. Jest trzecia w nocy, może czwarta w nocy, ale wszyscy czujemy taką niesamowitą więź, bo nagle czujemy, że ojca owszem nie ma, jest to bardzo smutne, ale będzie bezpieczny, bo będzie w szpitalu. Także my jesteśmy bezpieczni, bo obcowanie z chorobą psychiczną to nie jest piknik. To wiesz, jak ktoś przechodzi przez fazę manii, a manie są gorsze od depresji dla otoczenia, no to wtedy nie śpi, pali papierosy, gra głośno muzykę, mówi do siebie, a wraz z nim oczywiście takim życiem i w tym samym rytmie żyją najbliżsi, więc to też ta pewna ulga. No to pewnie jeden z takich najtrudniejszych momentów z mojego bardzo wczesnego dzieciństwa. Miałem kilka lat, nie wiem, czy może miałem 4, może miałem 3, ale dokładnie pamiętam tę scenę. Ale ta książka, wiesz, no ta książkę, mam nadzieję, odczułeś to w ten sposób, bo ona jest przeplatana nitką miłości i zrozumienia i empatii wobec tego, co się działo. Ja miałem fantastyczne dzieciństwo, mimo że to było szalone dzieciństwo, absolutnie. Ono się wymykało z wszelkich ram i konwencji i co najmniej, wiesz, 15 na skali Richtera, jeśli chodzi o doświadczenia, ale nie zamieniłbym się na żadne inne i tak samo nie zamieniłbym się na żadnego innego ojca, głównie dlatego, że wiem, że mnie kochał, okazywał mi to, mówił mi to i okazywał mi to fizycznie, co do dziś czuję. No i skoro jesteśmy też przy wspomnieniach, to wiadomo, że Landskorona, Wadowice, ale też trochę nasz region gdzieś tam się pojawiał w Twoich podróżach, tych dalszych, bliższych i tych wcześniejszych i późniejszych. Czy nie do końca jest tak z tym No Cieszynem? wiesz, ja się urodziłem w Bielsku, a raczej pod Bielskiem, więc Cieszyn oczywiście jest sąsiedzkim miastem, w którym często bywałem. Wprawdzie nie pojawił się w moich książkach jeszcze, ale mam bardzo miły epizod z mojego fotograficznego życia, bo kiedyś miałem wystawę u was na rynku w Cieszynie, w Domu Narodowym bodajże, tak to się Tak, nazywa, tak? tak, tak. Cieszyński Ośrodek Kultury, Dom Narodowy, tak, pełna Tak, nazwa. wystawę moich fotografii z pożydowskiego, krakowskiego Kazimierza. To było bardzo, bardzo miłe spotkanie również i z ludźmi, którzy przyszli na tę wystawę. Możliwość porozmawiania o pamięci, o tym, jak ona jest ważna, jak ją przeżywamy, jaką mamy relację z tą pamięcią. Zresztą pamięć jest dla mnie bardzo niezwykłą Kategorią. i cenną rzeczą, kategorią. Moje książki, prawie wszystkie to są książki o Tak, pamięci, te utkane ze wspomnień gdzieś opowieści, tam, które. prawda, tak, Tak, melancholia. ja je wysupłuję z pamięci. Pamięć oczywiście nie jest prawdą, to nie są dwie bliźniacze siostry, ja to też powtarzam. Inaczej mój brat pamiętał nasze dzieciństwo, inaczej ja. Ale ta pamięć się przewija nie tylko w książkach pisanych, ale tych książkach fotograficznych. Wspomniałeś o Landskoronie, z którą jestem głęboko związany. Piękna wioska z fantastyczną drewnianą architekturą, z tradycją, położona na szczycie góry, 30 kilometrów od Krakowa, w której urodziła się moja prababka, a dowiedziałem się dopiero o tym dzień po tym, jak kupiliśmy wraz z żoną małą chatkę w Landskoronie. Nie miałem zielonego pojęcia, matka mi powiedziała: słuchaj, ale twoja prababka pochodzi z Landskorony. Wtedy wszystko staje się jakby jasne. Wiadomo, że podążamy właściwą drogą, chociaż nieracjonalnie, tylko gdzieś tam, wiesz, w gwiazdach się to dzieje. Tak, No i ta nieświadomie połączyłeś Landskorona. kropki swojej rodziny. Połączyłem kropki, wystarczy wtedy połączyć kropki. No i między innymi dlatego powstała książka, powstał album o Landskoronie, ale nie chciałem za bardzo ingerować w sferę tekstową za bardzo, więc zaprosiłem ludzi związanych z Landskoroną, którzy przyjeżdżają, turystów, przejezdnych, przyjezdnych, lokalnych, żeby wysłali mi jakieś swoje wspomnienia, opowieści, anegdoty, dowcipy, żarty sytuacyjne, jakieś historie opisali. Dostałem po prostu całą masę fantastycznych tekstów, które wystarczyło tylko zredagować, i to tworzy warstwę tekstową tego albumu. Ale tak, pamięć tam, pamięć o krakowskim Kazimierzu,
Pamięć o BBC, w którym przepracowałem przez 25 lat i też wydałem książkę nie tyle o BBC, co o pięknym budynku, w którym spędziłem prawie ćwierć wieku. Pamięć jest dla mnie bardzo ważną rzeczą, a im staje się starszy, to człowiek częściej do tej pamięci sięga. Jak ma tylko wolną chwilę, no to jednak jest to, wiesz, taki spory akwen, po którym można żeglować. Bo przed nami już tylko niewielki staw. Oj, nie przesadzajmy. Zależy, jak ktoś pojmuje tak, jak akweny i wielkości i czas trwania i głębokość tego akwenu. Tak, powiedziałeś, że pamięć jest dla ciebie ważną rzeczą. A co jeszcze, jeżeli mówimy o takiej, wiesz, wyświechtanej trochę recepcie, co jest jeszcze ważne, jakie wartości gdzieś tam tobie przyświecają i jak żyjesz, żeby żyć dobrze? Słuchaj, no przede wszystkim rodzina oczywiście, wiesz, ja mam żonę, z którą jestem od wielu, 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 wielu lat. Mam dwóch dorosłych synów, fantastycznych gości, którzy mają swoje kobiety i pozakładali rodziny. Jeden z nich ma córkę, czyli stałem się dziadkiem. To jest niezwykle, to jest dla mnie oczywiście najważniejsza rzecz, nie ukrywam, bo prędzej czy później te wszystkie inne skorupy, te wszystkie inne barwne opakowania mijają i zostajesz tylko i wyłącznie w rodzinie. Ja jeszcze nie jestem na tym etapie, ale doceniam to i też doceniam, że na przykład te wszystkie moje zainteresowania, czy to fotograficzne, czy pisarskie, czy dziennikarskie i tak dalej, nie obyły się bez pewnej ceny, którą moja rodzina musiała ponieść, dlatego że jestem bardzo obsesyjny w tym, co robię. Jak coś robię, to po prostu wpadam po uszy w temat, w projekt i tak dalej, i tak dalej. I poniekąd piszę też o tym w tych moich rozliczeniowych książkach. Ja się też troszeczkę rozliczam z samego siebie, wiesz, piszę o tych moich czasach początków fotograficznych, gdzie no ojciec chodził z aparatem przyklejonym do oka i wiesz, no ja zacząłem fotografię od fotografowania moich dzieci, tylko zacząłem je fotografować tak, jak ja opisuję rzeczywistość słowem teraz i okazało się, że te fotografie są trochę inne i mówią ludzie, że niezwykłe, więc tak zaczęła się ta moja kariera, tak fotograficzna, duże słowo kariera, bo ja nigdy się zawodowo tym nie parałem, no ale mam za sobą wiele wystaw, albumów fotograficznych, okładek książek, okładek płyt, ale to wszystko się odbyło, to było fajne, ważne i dobrze to mieć na półkach z pewną ceną dla rodziny, no bo wiesz, ja chodziłem z tym aparatem wiecznie i fotografowałem na przykład swoje dzieci, wtedy kiedy być może trzeba było ten aparat czasami odłożyć i po prostu pochuśtać się na tych huśtawkach i ja to rozumiem dopiero z pewnym poślizgiem, mam nadzieję, że oni jako dorośli mężczyźni mają w sobie na tyle wybaczenia, żeby zrozumieć ułomność ojca, ale bez tego wszystkiego ja byłbym innym ojcem, ja byłbym innym człowiekiem, więc wiesz, jest pewna cena, którą się płaci, ale też jest pewna nagroda, która gdzieś tam czeka. I tak jak wspomniałeś teraz w tym byciu dziadkiem, być może pewne błędy, które ewentualnie popełniłeś, o których mówisz, może właśnie się gdzieś tam zrehabilitują i naprawią i będzie to trochę inne. Słuchaj, no proces, może napiszę o tym kiedyś książkę, kto wie, proces bycia dziadkiem jest zupełnie innym zjawiskiem niż bycie ojcem. Oczywiście jest to zupełnie inne dziadostwo. Przede wszystkim jesteśmy starsi, mamy więcej czasu, może trochę więcej pieniędzy, na pewno więcej rozsądku i mądrości życiowej i wiemy, że należy zwolnić i wiemy, że należy się dostroić do dziecka i wiemy, że należy słuchać i wiemy, że należy się zamykać usta, kiedy dziecko do ciebie mówi. Jest to niezwykła okazja i prezent od życia, bo dostajesz szansę na to, żeby zrobić coś lepiej tym razem. Oczywiście nie jesteś ojcem, tylko jesteś dziadkiem, ale jeżeli pomagasz swoim dzieciom w wymiarze, powiedzmy, opieki nad dzieckiem 3 razy w tygodniu, cały dzień, no to masz szansę nawiązać z tym młodym człowiekiem naprawdę głęboką relację i mam nadzieję, że to się dzieje. W moim przypadku to jest dziecko na razie dwuletnie, ale już czuję, że tam coś fajnego kiełkuje i jestem niezwykle wdzięczny losowi za to, że mam wnuczkę, ale też poniekąd sobie, że przyszła refleksja i przyszła pewna mądrość. I dopiero potem się zaczęło pisanie książek, prawdę mówiąc, powtarzam, jestem bardzo późnym debiutantem. Miałem 58 lat, jak napisałem Okruchy większej całości. Także. Ale za to jak debiutujesz? To tak tego to ja już nie wiem, mój drogi, musisz mi ty powiedzieć jako czytelnik. To się za mnie wylało na zasadzie pewnej potrzeby. I obserwujesz rzeczywistość w Anglii, że tak powiem, polską rzeczywistość, ale o tym by trzeba było otworzyć chyba kolejną rozmowę na co najmniej 30 minut, jeżeli nie więcej. Ale pojawiasz się też w Polsce, w Krakowie,
innych Oj, miejscach. słuchaj, ja w Polsce, ja z Polski mentalnie i poniekąd fizycznie nigdy nie wyjechałem, ponieważ jestem związany z Krakowem, nie tylko z pięknym renesansowym miastem pod tytułem Kraków, ale mam tam bazę przyjaciół, współpracuję z instytucjami kulturalnymi, jestem członkiem Rady Nadzorczej Muzeum Galicja, z czego jestem chyba najbardziej dumny, bo to piękna, wspaniała, pełni europejska instytucja, która właśnie zajmuje się pamięcią o wielokulturowości naszego miasta Krakowa, o Żydach, o ludziach, którzy kiedyś tam mieszkali, bo ja zawsze mówiąc o krakowskim Kazimierzu podkreślam, że jest to pożydowska dzielnica Krakowa, bo musielibyśmy sprowadzić te 30 kilka tysięcy Żydów, którzy kiedyś tam mieszkali, żeby znowuż zacząć mówić o tym, że to jest żydowska dzielnica. Między innymi o tym rozmawiałem po pięknej wystawie u was w Cieszynie. Także ja jestem bardzo związany z Krakowem, jestem w Krakowie, przyjeżdżam regularnie na kilka dni, co dwa miesiące mniej więcej i spędzam też wakacje najczęściej w Lanskoronie. Te wszystkie moje działania też pozwoliły mi mówić o pewnych rzeczach z pewną dozą przekonania, że mam do tego prawo, wiesz, że nie jestem dobrym wujkiem z Londynu, który od czasu do czasu pojawia się, żeby się napić kawy, tylko jestem gościem, który coś tam robi i zawsze robił, prawda? I jakby spłacam jakiś niezaciągnięty dług w ten sposób, dług może za to, że wyjechałem z Polski, że ja już wyjechałem z Polski, miałem 22 lata, ja tu mieszkam od 37 lat, więc no wiesz, to jest kawał czasu, ale podkreślam, o czym piszę w mojej ostatniej książce Miniatury londyńskie, która się niedawno ukazała, że Londyn jest jednak tą moją bazą, między innymi dlatego poświęciłem mu tą książkę. To jest moje centrum życiowe, ja uwielbiam to miasto, ja jestem, czego może nie wyczujesz, ale jestem bardzo angielski, bo jeżeli się mieszka gdzieś 2/3 albo 3/4 swojego życia, no to musisz jednak nabierać pewnych lokalnych rumieńców. Czyli mówisz po polsku, ale myślisz trochę po angielsku już. Wiesz co, myślę, że system wartości i takie myślenie ideologiczno-światopoglądowe mam bardzo angielskie, ale wiesz, no, mówię po polsku w miarę poprawnie. Moje dzieci mówią tak po polsku, że nie zrozumiał, wiesz, nie zorientowałbyś się, że urodziły się tutaj i wykształciły. Co więcej, są nie tylko dwujęzyczne, ale i dwukulturowe, co oznacza, że jadąc do Polski czują tą Polskę, rozumieją tą Polskę, czują się jak u siebie w domu, bo mają do tego prawo, mają obywatelstwo polskie również. Także ja jestem szczęśliwcem, który żyje w dwóch przestrzeniach, a ponieważ żyjemy w takich czasach, w których technologia nam wiele rzeczy jednak umożliwia, ja wiesz, mogę uczestniczyć tam niekoniecznie wsiadając do samolotu w wielu wydarzeniach, prawda? No to czuję, że jestem w dwóch wymiarach prawie jednocześnie, aczkolwiek podkreślam, Londyn jest tym moim miastem. Dobrze, to bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Zapraszam Cię też do Cieszyna, jak będziesz w okolicach, a jesteś w okolicach, jak tu się pojawiasz, więc to jakoś dogadamy. Bogdan Pymogion był naszym gościem. Dziękuję, to ja Ci dziękuję za zaproszenie i oczywiście skorzystam. Pozdrawiam wszystkich w Cieszynie. I odsyłam do książek. Cześć. Cześć.